Would you like a drink, sir? Code 33, we have a bogey on the boardwalk. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Shank 2. Być może w przedostatnim, być może już w ostatnim odcinku stanu. Wrócimy w miarę szybko. Trzy osoby wyeliminowane jednym strzałem. Dobra, teraz będę łaził normalnie wszędzie i wszędzie zaglądał. Każdy kąt. Dobra, na górze było przejście do jednego. Jeszcze to powinno być już to, co mam odblokowane z tego wywiadu, ale. Tak czy siak, wolę to mieć. Na szczęście go nie widać. Tutaj jest historia tego całego resortu. Wydałam się dla was. O! Ej, paczka! Żart! Okej, okay, jeden w takim razie. To jest ten, który już oczywiście znalazłem. Brakuje mi... ładnie. Jeszcze jednak. We got a problem down here. Send some more guys. Po co masz się więcej ludzi tracić? Gotowa mi. Tak naprawdę sam już odgany jest tutaj. Co jaki on ma? No oczywiście. Kilka cień tu. Trochę pił tam. Środę w górę, trochę środę na lewo, na prawo, w lewo, w prawo. Starnie rdzew na pół. Po głowie, po reszcie ciała. Złapań, rzucam. Cień. Cień ci piło na pół, jak się uda. Żonglowanko. Naskopiwanko. Opierdalanko w łeb etyny o po prostu parter. Headshot. Fajny, właściwie tego. Rzucenie, domino, kolejny rzut. Gleba. Żegnamy panu. Niegodny swego miana kapitan. Naprawdę ciekawa składanka. Myślę, że to losowe słowa, wyszło ich nawet. Myślę, że wyszło niezgodnie. Debil, tego nie zrobiłem. Tu się oczywiście typom znowu odnawia życie. Nie wiadomo w ogóle dlaczego. Mogę być schowane za wszystkie kilki wywiadów. Tego w ogóle mogłem zabić kontrą. O. Dokładnie tak jak tak widzę. Ale kurde, Corinna nie ma tyle pary. Tyle pary co Shank, co? A mimo tego. To jest łatwo mnie wyzwali, że jest już to w łeb. Złań z tego drzewa, to. Gdzie z tą łapą?
sobą. Serio? Myślę, że tak fajnie zdejmę w powietrzu, co? Nie, oczywiście, po co? Jak w serii, no drugi taki idiota. Nie wierzę. Ale on w serii chyba też tak zrobił, że po prostu wziął pobieg i sam po prostu wyleciał z tego. Z tego balkonu, powiedzmy, bo jest balkon. To się kompletnie nie udało. Podniesiona, okno zamknięte. Dźwięk jednej piły mi w grze wystarczy. Nie muszę słyszeć jeszcze tej prawdziwej. No, tam bym mógł w sumie być coś schowane, no gdyby nie fakt, że tam się po sumie ma wejść. Ja może się da? Nie. Muszę jakoś przejść. Nie mogę tego zrobić, nie mogę strzelić, ale nic takiego. Jak daję użyć, no to tylko... Puszcza... O kurde! Ej, tego nie zauważyłem wcześniej! Patrzcie, to jest ten! To jest zmiana! Wykorzystałem to zdjęcie do miniaturki do kopa z jedynki! To jest Shanky Falcon! Ja pierdzielę! Ej, a może tego... Mam nadzieję, że było. A nie, że to dopiero na karcie. Mam nadzieję, że tego nie było i tego nie zauważyłem właśnie w mojej serii. Różnicę. I proszę, i mamy pierwszy ominięty przeze mnie w tej, przez niedokonaną eksplorację. Po prostu wbiliśmy się przez liczbę mapki uciekł, no ale mamy informację. Dwa grubasy, które oczywiście nie myślą zbytnio. Posiadały na brak coś tak prostego. Na szarża. I to nie tylko tego w ogóle, tego typu przeciwnika, bo to jest jeden typ przeciwnika, tego odmienny zależy od regionu, w którym się znajduje. Albo to jest taki mały kanibal, albo to jest właśnie... Właśnie flyer. Ale tego typa to możemy poniewierać. Sama gra woli mi napluć w ryj niż dać po prostu typa rozwalić. To jest anioł tej śmierci. Nie, to jest nie anioł, jasne. Jak mnie zobaczysz, to ukryjesz.
On już dawno powinien zginąć. Jakieś lifesteala mają włączonego na targu? Jezu, ile mu się go włączyło, w końcu zdechł! Ale łeb to kupuję sobie, jeśli nie tam Cezara. Powinien być do kontry, a nie tylko do bicia go. Bez sensu. One of the good guys. Walniemy typa. Ciebie, mordo? Jaki masz na czym? Kto wie, co ci zrobię w tej klinice. Wiemy, co ty. Jechał, nie wiem, jakieś grady mi się przydały. Wreszcie pan gruby raczył sobie zginąć. Pana także żegnam. Szuka wchodzi tylko po to, żeby czegoś tu nie spieprzyć.
kropka. Ciebie to do tego wielkiego spasionego ciała wsadziłem jakiś kurde prosiak, że śmiesz dokładnie tak samo jak zwykły prosiak. Tam może to jest nacudzonego. Tak jak strasznie szybko byś wrócił do życia. Biorąc pod uwagę to, jak bardzo rozwaliłem ci łepetynę w poprzedniej części. To ta nadzieja się chyba nie aż tak chwalę się od pierwszej. Czy druga. Mówi, że druga się nie dzieje jakoś tak zbytnio oddalona. Czasowo otwieram. Byłem w powietrzu, nie ma prawa mnie trafić, tak jak sobie powstanie! Co? Ale trafił! Dobra, pod wodę nie mogę zejść. Gdzie może być to biodoktor? Tutaj... Chleba, koleżanko. O, ja czerwony nagle ma normalną otoczkę. Co jest? Już to powinno już nie żyć. Thank you so much. Dobra, nie, tutaj tylko uwalniam typ, nic więcej. Ha, to jest łapeczka. Ale ciekawe, ale który z tych przydupasów by tam z własnej woli się zabrał? Też są czerwoni i co? I nagle są dzieci. W sensie chodziło mi o to, że no wiecie, tutaj gościu jest normalnie ten. O, jak żyje? Co, tu będzie to bio? Oczywiście! Bo oczywiście ja, jak idiota, pomyślałem, że skoro powalczy mi się tą wita, to znaczy, że to już jest koniec! Ale ja się zauważyłem, że mogę jeszcze raz użyć tego guzika! To przecież go złapałem! Przecież jeszcze jeden stupy zmaterializować się z tym. Ale proszę, w jak głupi sposób pominąłem dwie notatki, które mogłem na spokojnie zdobyć podczas pierwszego podejścia. Tylko wystarczyło trochę więcej eksplorować. Hold the gate, call the reserves. Właśnie
może weźmy coś szybszego. Mianowicie maczety. Kolejny Sztenigan. Na dół. Kontra. Ty ledwo żyje i jest w stanie dalej to zrobić? Gościu, możesz łaskawie w końcu zdechnąć, bo i tego zabierasz czas, a ja naprawdę nie lubię tracić czasu. Może z takim opóźnieniem ta kontra weszła i egzekucja, naprawdę. Urażę. Thanks. Whoever you are. Amazing. You are a perfect match. Who are you people? What do you want from me? I don't need anything from you. But our president needs your heart. Panie, po twoim trupie. Lansa może płonąć. Złapać, żeby mi się zaliczyło cała ta seria jako ludzka tarcza. Oh.
prezentujecie mi tak krzywo i to mnie strasznie nie zadowala. Za chwilę powinienem wygrać. We'll need a cooler for transport. Brawo, to mi się naprawdę udało. Perfekcyjnie zbity. Come on, come on. We have work to do. Get that cooler. Big, big month for kidneys. Ha. Weird. Last month it was lungs. What do you do here? Huh. Are you new? We sell the parts. Big business. Big, big business. Does the president Magnus know about this? Huh. It was his idea. In fact, I hear they have some lady in the next room who's a perfect match for his bad heart. Lady with a heart. Now good. The cooler here. I'll need some assistance. Ale ten poker face Shanga, kiedy on z nim gadał, nie? To jest... które przerażają się, że ona jest w takiej sytuacji, tak zakończyła się na grze. Ja się naprawdę nie mogę doczekać, kiedy się poczytam jego tło, nie? Bo się tak, co? Co to on robił? Nie jest w stanie wykonywać takie zabiegi. To jest w stanie to oczywiście w cudzysłowie. Dobra, nie, shotgun jest za wolny. Maczety, młotek. Może weźmy młotek. Łapiemy od razu. A ten co? Lecę? Co się stało? Coś ci nie wyszło? O ten błotek... O jest! Udało się zrobić drugiego graba! Dobra! Czyli to jest po prostu... Czyli okej, czyli po prostu to jest suma zależna. Czyli tak samo jak w tym. Co jak w sosach, po prostu nabijam jakiś... Znaczy, tak jak w skanku. Nie, wróćcie. Sekiro. Jest jak w sosach, po prostu nabijam jakiś niewidoczny dla mnie pasek suma i...
kiedy go napełnię, są właśnie do... nie jestem w stanie go złapać i mu zadać większe obrażenia. Tylko właśnie niestety nie ma zbyt dużo broni, które ten knockback nabijają. Mocny sposób, na przykład... Koniec? Młotek nabija go mocno, ale... Jeśli chodzi o nas, to knock to strzel. I... cyk! Żegnamy pana. Jezu, dlaczego to nie może być broń? To było świetne, taki... I never meant to disappoint you. Dookoła, na przykład. Stop, Magnus. He's behind all this. Avenge us all. Elena? No! No, 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 no! Where can I find Magnus? His compound is due north. Take this so we can contact you. No, idziemy teraz nie dość, że po finał, to jeszcze po zemstę. Zanim pójdziemy po finał, bo po finale już bym chciał też skończyć całkowicie odcinek, więc sprawdźmy sobie ten wywiad. Okej, tutaj po prostu gramy anatomiczne zdjęcia, ale to... Jezu, to jest zakrwawione! Rozumiem, celowo. Doktor Marco Gura. Czy Giura, nie wiem jak się czyta nazwisko. Przynależy do milicji, urodzony 22 lutego 1959. Poszukiwany w Ukrainie za morderstwo. Stał się sławny... Nie, wsławił się tanimi operacjami plastycznymi, czy tam kosmetycznymi, ale raczej plastycznymi. Po wizycie w Stanach. Po raportach z zaginięć pacjentów. Zaczął się ukrywać. Finalnie, jakby wyłaniając się z podziemi, jako osobisty lekarz Magnusa, czy tam genera Magnusa, był go podejrzewany o... handel organami na czarnym rynku, także Van Bursalino. Zresztą widać po tym jego kopniaku z obrotu, że Bruce Lee nie musiał swoich wrogów łapać na jakiś haczyk, żeby ich sobie przytrzymać. Nie, on od razu jechał z półobrotu i ty już leżałeś na glebie. Pewnie ma jakąś znaczenia, co poza powiedzieć na ten młody, który jest tutaj. Tutaj... Patrz, na przykład Shogun ma większego stuna, tak samo jak chodzi tutaj o młot. A nie, młot ma knockback. No ale knockback w sumie na stuna się przekłada. A spróbuj zdarzamy. Let's go. Time to end this. Take him out. Use any means necessary. Raise the alarm! Call the reserves! I hear Magnus is pissed. He's calling down all units. Between you and me, I'm glad I'm on construction detail. Who is this guy? Ale musimy to zrobić jeszcze raz. Ile razy mam to zrobić? Tym się... kończy... próba zmierzenia się ze mną. Gdybyście przyszli, to byście się tylko dali wymordować. A to nie jest to w sumie? Nie, jeszcze nie. Teraz za niego będzie to szeroko. No tak, byś po drugiej stronie skibla, tylko po to, żeby oberwać maczetą po morcie i... przed śmiercią stracić jeszcze na przykład nogę. Let's mess him up.
imienia nie było, tak? Renaro! Gleba, cwaniaku! Gleba, powiedziałem! Nie ruszasz się stąd! Zginiesz od uderzeń mego młota! Wybię na tak głowę ryszczyły. Śmiać, że gość jak debil się tam wrzucił, po czym dostałem fangę na ćpał i też mnie tam wrzucili. Dobra, jestem na miejscu. LOL, serio złapało mi tutaj? No nie będę narzekał. No. Darmowe kile. Debil w ogóle rozstawia takie co. Dobra, idź dalej, idź dalej. Kula to... Aha, tak. Stateczek. W porę. Czy ptoka. Nie ma! Dobra. Go! No, dość fajne jest to właśnie, że mogę debili po prostu po kule wprowadzić. To dość szybko kończy ich robotę. Ale nic. Jak miło, akurat najtwardszego nie miło. Serio, żaden tego nie słyszał? Co na mnie jeden powinien? Gościowi magicznie nagle wróciło zdrowie. Dobra, naprawdę, naprawdę. Spokój. Barek. Dobra, na górę. Czekaj, nie, ja to nie muszę w ogóle z nimi walczyć. Jak mogę tak przewalczyć, żeby nie walczyć ze zbyt nad jedną już przeciwnikiem?
Czemu by tego nie zrobić? Mnie interesuje tylko i wyłącznie Magnus. Nikt inny. No chyba, że ten cywil jest uwięziony. Gnoju! Żegnam pana. Pan chodź ze mną. I leć sobie. Tam sam możesz lecieć. Gdzie twoje miejsce? Do zaświatów, jakby co. Żeby się komuś coś nie pomyliło przypadkiem. Tutaj omijamy typu, bo za chwilę będzie oczywiście ta akcja. O właśnie, to. Tu kompletnie olewamy typów. Musimy tylko i wyłącznie go. Koniec. Co mnie tam trafiło? Nienawidzę takich momentów. Ten powód był trochę bardziej opłacalny. Udało mi się uwolnić dodatkowy ruch typa. No i niestety podczas powrotu oczywiście też zginąłem. No nie ma co się gorączkować. Znaczy, że jak będę tutaj jeździł całej bazy Magnusa... Okej. Lecimy dalej. Nie muszę walczyć. Bardzo dobrze. Coś oczywiście chciałem pokonać ich tak wszystkich normalnie. Joki flip! Kurde. Sam bym chciał tak umieć. O właśnie, jest jeszcze całą kurczę. Znaczy, tu już jest checkpoint. Może bynajmniej będzie tak na przykład na walce z Magnusem. Żeby mi nie poszło. Chociaż w sumie, jak tak w miarę poszła walka z doktorkiem, no to... już nieźle. Chyba co akcja, ale doktorek to jest... na troszeczkę... ten... Aha, magicznie typy oczywiście wzięły i co? I po prostu mnie z tego zrzuciły, mimo iż były totalnie poza zasięgiem. Co się dzieje? Chaos totalny.
jebanie się to. Nie podskakuj. Ile to jeszcze te rakiety? Ta broń się zacięła. Fajnie, że rakiety mają samo naprowadzanie. Wiesz, takie, którego totalnie nie powinni mieć. Magnusia, ale tylko lewa. Byłoby też miło, gdyby ta cholerna wstała. Nie dadzą, nie dadzą. O, takie kontry jeszcze nie było. Dawaj. Zamijamy totalnie. Najchętniej to po prostu wyciął całe to dojście do Magnusa i całą samą walkę z nim, ale czy to było jakieś, nie wiem, 2 minuty? No i nagrałem to lekko ponad godzinę. Właśnie mógłbyś w końcu zdechnąć! Stupy odnowiło się HP!
Tyle prostej tarczy. Jest skuteczne. Pion dalej. Tutaj na górę. Bardzo blisko to Musem walczyć, a nie tylko z tymi jego przydupasami. Czy się brzyczki pojawią, żeby było zabawniej? Jedna mnie trafi, to już jestem po prostu zdumiony. Oczywiście. Chyba na nikt to nie mogę. Nie chcę się wydawać, tylko chyba się złapię w tym locie. Over, Magnus. Let's see what you got. Yeah, final boss. Wiem, że się z tym maczycie coś z czyszczeniem kurwa ciosu, ale...
w mordę tego. Mord tylko wklapać. Większe właśnie obrażenia tym, żeby go złapać i tym go rozwalić, bo to było zajebiste. Rzuć sobie powietrze. Już. Łuci. No. Co? Każdy atak jest taki miał teraz? No dobra. Ta walka za chwilę się skończy, a ja już mogę się teraz z wami pożegnać i zaprosić do kolejnego odcinka na kanale. Do kolejnych gier. No bo będę miał na nie więcej czasu. Ja Shang, ja materiale. Dla mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!
mercy on an old man. Fuck you. It is done. Magnus is dead. Jack, wait, I have someone who wants to speak to you. Thank you for coming back. Thank you for finding me. I always knew you were a good man. A great man.